Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam was na szybki unboxing, który już trochę zacząłem przed materiałem. Przyszła do mnie paczka. Jak wiecie, zmieniliśmy trochę formułę. Nie ukrywam, że w pewnym sensie skorzystał dla mnie, ale z drugiej strony też wybaczcie, przecież Lubicie oglądać Jarka z Komiksy, a przynajmniej jakaś was część. Więc wiecie, że była całkiem niedawno sytuacja, kiedy to e, przestałem kupować od pewnego sprzedawcy komiksy po dość takiej no, słabej sytuacji mimo wszystko w mojej ocenie. Mam do tego prawo, prawda? E, I stwierdziłem, że będę wam pokazał jakie komiksy kupuję, co zamawiam z nowej serii e, Bohaterowie i Złoczyńcy. Wielka kolekcja komiksów DC, czy jakoś tak, ale to jest spowodowane tym, że one przychodzą do mnie teraz, tak właśnie zapakowane. Wszystkie, bo zamawiam już drogą internetową, wychodzi cenowo. Podobnie, a nawet jeśli dopłacę czasami tego piątka więcej, myślę, że dam radę. Natomiast istotnym jest to, że. To czy później pojawi się materiał już z tego komiksu, tak jak w przypadku Booster Golda, którego uznałem, że jest fajny i tak jak niektórzy napisali, fajnie byłoby, gdyby wyszła jego kontynuacja, czyli tą drugi. Tak pokazuję Wam teraz, a mianowicie przyszła do mnie, no właśnie, yy. kolejna pozycja, Liga Sprawiedliwości, Koszmary i Raj. Tak się prezentuje. Przepraszam, już wam pokazuję najnowszy komiks, który zamówiłem. Kolejny tom, jest to tom 47. I no zobaczymy, czy mi się on spodoba. Czy dołączy do mojej kolekcji, wyląduje na półkę. Jeśli tak, wtedy oczywiście nagram. Film jak zawsze to wam prezentuję i pokazuje tego typu materiały z tego względu że będziecie wtedy wiedzieli że to jest komiks który zostaje w mojej kolekcji mamy playlistę gdzie właśnie zostawiam tylko tam takie tytuły bo uwierzcie mi czasami nawet bywało tak że kupowałem jakieś komiksy gdzieś przypadkowo trafiły mi się czy mogłem przeczytać właśnie z pozycje z tej serii i i zwyczajowo mi nie przypasowały powiem wam więcej mam nawet w tym momencie czy pięć komiksów, właśnie z wielkiej kolekcji Bohaterowie Złoczyńcy, o których nawet nie wiecie, że mam, a przynajmniej na pewno nie o trzech? I ja wam ich nie pokazuję na razie, bo dopóki ich nie przeczytam, może to być za miesiąc, za pół roku, nie wiem, ale wtedy po prostu je dodam, jeżeli uznam, że tak są fajne, i właśnie wtedy będę chciał pokazać, że to jest moja playlista tych komiksów z tej serii, które przeczytałem i które uznałem, że po prostu są na tyle dobre, abyście wiedzieli, że Jarek lubił Komiksy zdecydowanie ma je w swojej kolekcji, bo będzie czasami też na pewno tak, że są to dublety, których nie kupuję, albo jest nas dosłownie kilka pozycji, które zwyczajowo nie podchodzą mi jakoś, ich styl graficzny i, i powiem wam, jeden taki jest, Hawkman, nie pamiętam, to jest chyba 21 tom, no ten styl artystyczny w ogóle mi nie leży i ja go nie przeczytałem, nie planuję go czytać. A na przykład bodajże XIII, czy któryś w tym takim e, klasycznym stylu, tam e, chyba Grek raka. Wybaczcie, nie pamiętam dokładnie. E, tworzył scenariusz, albo no nie wiem, nie wiem, nie chcę zmyślać teraz, nie przypomnę sobie. E, mam, bo mi się podoba rysunek. Więc tak to mniej więcej wygląda i tak wygląda ten komiks. A czy zobaczycie go u mnie w innej formie, to już się o tym przekonacie może za jakiś czas. Także tyle z mojej strony taki bardziej troszeczkę w formie vloga. Chciałem chwilkę sobie pogadać, wytłumaczyć Wam, żebyście zrozumieli, także skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, jeśli macie ochotę. Będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć sobie dzwonek, abyście byli na bieżąco z moimi materiałami, no i oczywiście linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę. O, i jeszcze powiem więcej. Taka ciekawostka właśnie. Od sprzedawcy Witam serdecznie. Bardzo proszę o wystawienie pięciu gwiazdek w obydwu kategoriach. Jestem wciąż rozwijającym się sprzedawcą i każda gwiazdka jest dla mnie na wagę złota. Jeśli coś sprawiło, że nie zasługuję na pięć gwiazdek, proszę o kontakt, a na pewno coś poradzimy. Pozdrawiam. Może, to już pewnie zobaczyliście go, ale z drugiej strony wiecie, Hakazuma. I szczerze, bardzo ładnie zapakowane. E, możecie u takiej osoby e, zamawiać, bo nie mam zarzutów. Jakość jest idealna. Komiks nie jest obity, tutaj to takie standardowe troszkę podgięcia są zawsze niekiedy w tych miejscach, ale generalnie jest na plus, więc dostanie ode mnie, powinienem powiedzieć, pięć gwiazdek dwa razy. Także dzięki bardzo, trzymajcie się. Cześć.